Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj nie będziemy mieli jednego tematu, tylko będziemy mieli tematów pary. Trochę o monarchii Habsburgów, wojna siedmioletnia i powiemy sobie o rządach Carycy Katarzyny II. Jeśli chodzi o monarchię Habsburgów, to po zakończeniu wojny 30 a także po przegnaniu Turków spod Wiednia przez Sobieskiego w 1683 roku nastąpił okres pewnej stabilizacji. Jednak sytuacja ta mogła się w każdej chwili zmienić, gdyż Habsburgowie panowali nad terenami bardzo zróżnicowanymi etnicznie i gospodarczo, m.in. nad Węgrami, Czechami, Austri Austrią, południowymi Niderlandami czy północnymi Włochami. A państwa te były w zasadzie połączone między sobą tylko i wyłącznie mm, Unią Personalną. Te różnice groziły, że w każdej chwili dynastia może utracić władzę nad tymi ziemiami i dlatego już na początku XVIII wieku panujący wtedy cesarz Karol VI nie mając męskiego potomka, a widząc niebezpieczeństwo rozpadu imperium, w 1713 roku ogłosił tzw. sankcję pragmatyczną i ona dotyczyła przejęcia władzy przez jego córkę, która miała, które, która miała dokończyć dzieło ojca, a ojciec planował połączyć już Unią Realną w jednolitą taką całość państwową te wszystkie państwa schodzące w skład imperium Habsburgów. No i po śmierci Karola VI miała przejąć władzę Maria Teresa widoczna tu na obrazie. No ale jak to bywa wcześniej wszyscy zapewniali, że ok, nie ma problemu, Maria Teresa może przejąć tą władzę po tobie. To była oczywiście najstarsza córka Karola VI. No i wszystko nie ma problemu, ale Karol VI umiera, no i wszyscy robią o to jednak problem rozpoczyna się wojna tak zwana wojna o sukcesję austriacką toczyła się w latach 1740 1748 mamy wojnę o sukcesję austriacką wojna o sukcesję sukcesję austriacką hmm. Jak ta wojna wygląda? Jednocześnie na Austrię uderza Fryderyk II Z Prus, rozpoczyna w ten sposób tak zwaną pierwszą wojnę śląską, trwała ona w latach 1740-1742. Z Saksonii atakuje August III z Bawarii, znaczy Bawa Bawaria też atakuje, atakuje też Francja, Hiszpania, no i w ten sposób Maria Teresa traci Śląsk na rzecz Prus, Bawaria zyskuje Czechy, Hiszpanie tereny północnych Włoch, a za cesarza zaczyna się uznawać Karol Albert, który jest mężem siostry Marii Teresy. No i w tej sytuacji Maria Teresa jest prawie bezradna, jednak na szczęście Prusy odłączają się znaczy wycofują się z wojny w 1742 roku, a Anglia udziela Austrii pomocy i wtedy sytuacja wydaje się już coraz lepsza, jednak niestety ponownie atakuje Fryderyk II, rozpoczyna drugą wojnę śląską w latach 1744-1745. No i tutaj armia pruska jest zdecydowanie lepsza od austriackiej, tak jak sobie mówiliśmy, Fryderyk II też dbało o armię. No i Austria jest zmuszona uznać śląsk za pruski. W 1748 roku ostatecznie mamy pokój. Pokój w Akwizgranie, tak wikingowo to brzmi, w którym Maria Teresa zachowuje władzę no i większość swoich terytoriów, ale musi się zrzec Śląska. Pokój następuje, gdyż siły po prostu były wyczerpane wojną. Mamy pokój w Akwizgranie. Okay. Ale Europa nie cieszyła się e, długo pokojem. W latach 1756-1763 mamy kolejną wojnę, wojnę siedmioletnią, która już ogarnia nie tylko Europę, ale także kolonie w Indiach i kolonie w Ameryce Północnej, można by powiedzieć, można by cały świat, ale nie mówimy na to oczywiście wojnę światowa. Te lata to ma jest wojna siedmioletnia. Wojna siedmioletnia. E, ok. No ale jak do niej dochodzi? Prusy, które się wzmacniają po pozyskaniu nie tylko bogatego w surowce mineralne, ale także dobre zasoby ludzkie, żyznego Śląska, stają się zagrożeniem nie tylko dla Austrii, ale także dla Francji, Rosji. No, trochę niż tam ten... Wy wysuwają się zbyt mocno na prowadzenie. Wtedy także narasta rywalizacja Francja-Anglia o wpływy kolonialne w Ameryce Północnej, jak i w Indiach. A austriacki kanclerz Kaunitz, możemy zapisać sobie jego nazwisko, tutaj możemy, Kaunic dokonuje cudu tak zwanego przewrotu przymierzy. Doprowadza do sojuszu między dwoma wcześniej odwieczny, mówiło się odwiecznymi, mówiłaś odwiecznymi wrogami, między Francją i Austrią, a także doprowadza do sojuszu Austrii z Rosją. Tutaj oba, wszystkie państwa rozbudowują swoje siły militarne i skłania to Prusy do ataku, żeby zapobiec, znaczy uprzedzić tak naprawdę to, co było nieubłogane. Wybucha ta wielka wojna siedmioletnia, o której sobie znaczy mówiliśmy, że właśnie dzieje się na różnych, w różnych częściach świata. W Europie walczą, walczy głównie Austria i Rosja przeciwko Perusom razem, a na morzach zmaga się ze sobą Francja z Anglią. Zaczyna się od tego, że Frederyk II atakuje i podbija Saksonię od Augusta III. Później jednak jest zmuszony do walki na dwóch frontach i z Austrią i z Rosją, no i zaczyna ponosić porażki, gdyż jest to już dla niego no, nie do opanowania. Za to na morzu zwycięża sukcesywnie Anglia, dzięki oczywiście wspaniałej flocie, ale także polityce premiera Pita Starszego, który uważał, że dla Anglii najważniejsze są sukcesy na morzach. Kontynent nie ma znaczenia i Anglia ma być potęgą morską, później właśnie mamy ten cały kult, no do, po dziś dzień w Anglii właśnie morza, tej potęgi na morzu, nawet mam piosenkę taką Rule Britannia, Britannia Rule the Waves, nie będę ją śpiewał, ale to właśnie to się przejawia w tej kulturze angielskiej bardzo mocno, no i to także nakreśla tak naprawdę politykę na najbliższe no, 150 lat, że Anglia zawsze ma być tą potęgą morską, nie może dopuścić by ją tutaj wyprzedzić, nawet kiedy Hiszpania dołącza się do wojny przeciwko Anglii, Anglia nadal utrzymuje ten status zwycięstw nadal wygrywa cały czas. Na lądzie z kolei Prusy ponoszą dalej porażki, tracą w końcu Saksonię i Śląsk. Siły rosyjskie zajmują nawet Prusy Wschodnie, tak je teraz nazwano, wcześniej Prusy Książęce. No i część Brandenburgii, tutaj widzimy ruch sił rosyjskich jest zaznaczony na zielono, może sobie trochę przewiniemy. Tak, zauważmy, że siły rosyjskie także wchodzą bardzo na terytorium Polski, już prawie dowolnie sobie w niej ingerują, już rządzą się trochę, się zapanoszyli Rosjanie. No i w tym momencie jest, sytuacja jest coraz gorsza, szczególnie, szczególnie po bitwie pod Kunowicami w 1759 roku, bitwa pod Kunowicami. Prusacy przegrywają ze zjednoczonymi siłami austriacko-rosyjskimi, no i w 1760 roku rozpoczyna się okupacja Berlina. Czyli dochodzą bardzo daleko. No i w tym momencie no, prusy są powoli w kropce na granicy upadku. I w tym momencie państwo, nagle Rosja wstrzymuje swoje działania. Ciekawe, nie? Dlatego, bo na tron wstępuje Piotr III, który jest wielbicielem Fryderyka II uwielbia go po prostu i postanawia wycofać swoje państwa z wojny od taki kampres króla, znaczy kampres Cara, kto mu to zabrani, nie stawiał żadnych warunków, żadnych żądań, odszkodowań, niczego, po prostu wycofuje się z wojny, a ponadto nawet oddaje część rosyjskich sił do dyspozycji Fryderyka II. Cud ten nazywamy cudem domu brandenburskiego. I on całkowicie ratuje prusaków przed klęską. Miał on miejsce w 1762 roku. Mamy cud domu brandenburskiego. Czyli cud tego domu, który w zasadzie rządzi prusami. No i w tej sytuacji w 1763 roku, tutaj się sytuacja trochę zmienia, bo od 1762 roku także władzę przyjmuje caryca Katarzyna II, o której sobie zaraz powiemy i ona z kolei nie ma nic do Prusaków, ani im pomóc, ani przeszkadzać. Dlatego wycofuje te siły rosyjskie, które miały pomagać Prusakom w walce z Austrią, ale Prusacy w, te, w tym momencie doprowadzają do pokoju, pokój, w Hubertsburgu. Zyskują w ten sposób Śląsk, w zasadzie utrzymują go, a nie zyskują. No i w tym samym roku mamy zawarcie pokoju w Paryżu po bitwach pod Quebec pod i także pod w 1759 roku mieliśmy tą bitwę pod Quebec, a także bitwę pod zatoką Quiberon. One miały miejsce w 1759. Tam Anglia utwierdza swoją hegemonię i swoją przewagę. Hegemonię na morzu oczywiście i zawiązuje w 1763 roku mamy także pokój w Paryżu. Pokój w Paryżu. Paryż, jak się żegna. Jakie miasto żegna się z Ryżem? Paryż. Tak. Anglia zyskuje wtedy od Francji Kanadę, terytoria na wschód od Mississippi oraz terytoria w Indiach i w Afryce i staje się w ten sposób największą potęgą kolonialną na świecie, to myślę, że warto sobie zapamiętać, że w tym momencie właśnie Anglia zyskuje to, co później ją kształtuje przez prawie 200 lat. Anglia zyskuje wtedy na handlu i zyskuje na terytorium, powstaje to prawdziwe imperium brytyjskie, które strasznie się tak rozwinie w XIX wieku, ale już teraz będzie czerpało olbrzymie zyski. Z kolei Prusy też się umacniają w tysiąc... krótce, no, niecałe 10 lat potem przyłączą sobie do Pomorze Gdańskie w armię i Północną Wielkopolskę w pierwszym rozbiorze Polski. No i w ten sposób jeszcze bardziej wzmocnią się ekonomicznie, a Fryderyk II zostawi swoim następcom państwo bardzo silnie usytuowane w Europie i bardzo rozwinięte gospodarczo. To bez wątpienia. Wróćmy sobie trochę do naszych Austriaków, do ich sytuacji wewnętrznej. Na pewno zauważyliście tego gościa Józef II. Trochę go sobie pominęliśmy. No bo do niego mieliśmy wrócić. Maria Teresa miała 23 lata, kiedy przyjmowała tron w 1740. No i po tych klęskach w tej wojnie o sukcesję austriacką zauważyła, że państwo trzeba zreformować gospodarczo-militarnie, bo jest po prostu słabe. No, Na szczęście dobrze umiejętnie dobierała doradców, także służył ws 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 jej wsparciem jej synek arcyksiąże Józef który współrządził z nią od 1765 roku. Treon objął w 1780 roku jako Józef II, no, uznaje się go już za monarchę oświeconego, tak jak Fryderyk II uważał się za sługę państwa, no i rządził całkowicie osobiście no Jeszcze w okresie współrządów z, z matką wprowadził stałe podatki, które obciążały wszystkie warstwy społeczne, także szlachty i duchowieństwo. No i z tego oczywiście można było tą armię budować i mieć jakiś stały dochód państwa. Prawie wszyscy ten sam schemat prędzej czy później wprowadzali. Podzielił także monarchię na gubernie. I rozbudował aparat biurokratyczny, cały aparat państwowy, no i funkcje tam powierzał, powierzał oczywiście urzędnikom, którym dawał dodatki za wysługę lat i renty. Dzięki temu urzędnicy zawsze mieli stabilną sytuację finansową i byli bardzo wierni i oddani swojemu władcy. Także jako człowiek oświecenia dbał, o, znaczy chciał doprowadzić do poprawy bytu ludności, szczególnie chłopów, popierał w ten sposób rozwój szkolnictwa, tworzył m.in. szkoły ludowe, świeckie oczywiście, zreformował też armię, wprowadził pobór rekruta tak jak to miało miejsce w Prusach. Jednak najistotniejszym elementem polityki Józefa był tak zwany józefinizm, czyli dążenie do całkowitego podporządkowania kościoła katolickiego państwu. Jednak bez zerwania kontaktu z Rzymem, z papieżem, no, władz udało się zlikwidować m.in. część klasztorów, uważał je za zbędne. Z dochodów z tych dóbr przezna, przeznaczył je na fundusz religijny, on pozwalał na zakładanie nowych szkół, szpitali, a także wypłacenie pensji duchowieństwu. No i w ten sposób stali się duchowni także urzędnikami państwa, co ich oczywiście cały Kościół wiązało mocniej z samym monarchą. Józef II ogłosił także coś, co, mówimy, co nazywamy patentem religijnym. On zrównywał prawa protestantów i katolików. No Po śmierci cesarza niestety, ale większość tych reform bardzo korzystnych dla Austrii, zosta dla państwa Habsburgów, w sumie jeszcze nie mówimy o Austrii samej, została cofnięta przez jego brata, a zarazem następcę Leopolda II, który przejął po nim stery w 1790 roku, a rządził tylko dwa lata. Co się działo w tym czasie w Rosji? W Rosji wspominaliśmy sobie, tron przejmuje w 1762 roku Katarzyna II. Ale jak, to wy jak wyglądała sytuacja po Piotrze I? Kiedy Piotr I umiera, władzę przejmuje wdowa po nim, Katarzyna I, a później jego wnuk Piotr II. Nastąpiło wtedy całkowite cofnięcie reform, które on wprowadzał, osłabienie tej władzy centralnej ale powrót do władzy absolutnej nastąpił dość szybko, bo już zapanowania siostrzenicy Piotra I Wielkiego, cesarzowej Anny, która rządziła w latach 1730-1740, a później za czasów córki Piotra I, cesarzowej Elżbiety, która rządziła 1741-1762. No i w 62 roku władzę przejmuje wnuk Piotr III. No ale on był trochę niezrównoważony psychicznie, zresztą był okrutnym człowiekiem, zaczął wprowadzać chaos trochę do całej polityki. No i inicjatywę tutaj przejęła jego żona Zofia Augusta, która była zresztą Niemką, urodziła się w 1729 roku w Szczecinie, zmieniła wyznanie na prawosławie, przyjęła imię wtedy Katarzyna. No i po przewrocie jaki miał miejsce w pałacu, objęła rządy jako Katarzyna II, później dana oczywiście przydomek Wielka. Sam Piotr III zginął po prostu w zwykłej, zainstenizowanej bójce. No Katarzyna II postać bardzo ciekawa, rządziła zdecydowanie twardą ręką. Nie dość, że dokonała rozbiorów Polski, no oczywiście o, o tym wiemy, a tutaj właśnie widzę, że mały błąd popełniłem, bo żyła do 1796 roku żeby było jasne, bo dokonała wszystkich trzech rozbiorów Polski. Także prowadziła wojny z Turcją, w skutek których uzyskała duży dostęp do Morza Czarnego, wraz z portem Azow, który później stał się bardzo, dość ważny. W polityce wewnętrznej dążyła do umocnienia swojej własnej władzy, do rządów osobistych. Wprowadziła m.in. pensje dla duchowieństwa, które podporządkowała całkowicie państwu. Potrzebowała jednak wsparcia także tej szlachty, tych bojarów, dlatego przywróciła jej część przywilejów, które Piotr I zabrał, przywróciła im samorząd oraz monopol na uzyskiwanie wszelkich stopni urzędniczych i oficerskich. To jest dość ważne, później właśnie tylko szlachta tworzyła tą biurokrację. Zwiększyła ona także liczbę guberni, ale jednocześnie zmniejszyła ich powierz powierzchnię czy, i, i w tym samym zmniejszając jakiekolwiek siłę, jeśli chodzi o przebicia gubernatorów. W 1775 roku rozprawiła się z kozaczyzną Zaporoz zaporowską no i, utworzyła, i stworzyła z nich zamiast wolnych, ludów, wolnych ludzi po prostu chłopów pańszczyźnianych, którzy w Rosji mieli sytuację bliską niewolnictwu. Bo Katarzyna II, Katarzyna II mimo, że na Zachodzie uznawano ją za niezwykle mądrą, nazywano ją nawet Semiramidą Północy, możemy to sobie napisać, semiramida semiramida północy zawykształconą, wykształconą że utrzymywała taki kontakt z filozofami i tak dalej że była no tak jak się mówi po prostu oświeceniowa no było to wszystko jednym wielkim byśmy powiedzieli mową dzisiejszą fejkiem trochę no miło, że prowadziła korespondencję na przykład z Wolterem, powołała w Rosji komisję kodyfikacyjną. Ona w latach 65-74... Pracowała nad nowym prawem dla całego cesarstwa, które miało być zgodne z ideami oświecenia, ale w praktyce nic się nie zmieniło. Działanie komisji to była tylko zwykła propaganda i ściema, która miała propagować Rosję za granicą. No i takim innym przykładem manipulacji bardzo popularnym były tak zwane wsie, znaczy no nazwa tak zwane, no wsie, wsie, wsie jak wsie. Tutaj... Był to pomysł jednego z faworytów cesarzowej księcia Potjomkina, o którym jeszcze sobie w historii usłyszymy, a przynajmniej o tym nazwisku. Tutaj w momencie, kiedy przybywały do Rosji jakieś zagraniczne delegacje, momentalnie budowano piękne wsie, schludne, z zadowolonymi chłopami, którzy którzy tak naprawdę którymi tak naprawdę byli przebrani urzędnicy i, i oficerowie a same wsie czasem były nawet tylko i wyłącznie makietami oni udawali taki szczęśliwy świat dzięki temu e, Rosja na zachodzie chodziła za państwo takie dobrze rozwijające się i tak dalej a w rzeczywistości chłopi byli tak jak sobie mówiliśmy e, na skraju niewolnictwa e, gdyż e, tak naprawdę chłop był no takim niewolnikiem. No szlachta mogła nimi handlować, mogła się nimi wymieniać, mogła ich równie dobrze zesłać na Syberię, która już wtedy była rosyjska. Nawet wiele manufaktur funkcjonowało po prostu dzięki wykorzystywaniu chłopom, chłopów ich pracy pańszczyźnianej. No, sama Katarzyna prowadziła często jakieś dworskie intrygi, nie wprowadzała żadnych światłych reform. Myślę, że tutaj za jej okresu się pojawiła taka wizja takiej Rosji Taka jak nam się wydaje, że jest może i nawet po dzień dzisiejszy, czyli taka trochę skomplikowana, pełna, takiego, pełna takiej fałszywości. No, ta Żyna druga sama w sobie też była, miała ciekawe fantazje erotyczne, miała dużo kochanków, oczywiście nawet naszego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego się jej udało uwieść, może po części była to przyczyna rozbiorów, choć nie należy też wybiegać za bardzo, ale tutaj kończąc już mogę powiedzieć tylko, że znane są jej fantazje tego typu, iż kazała się zamykać z psami sama w pokoju, no to już dokończcie sobie sami. To by było tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i do usłyszenia ponownie wkrótce. Trzymajcie się. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik A plus Nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.contact.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.